Hej, 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 witam was moi drodzy, witam was ponownie z tej strony John Rambo, witam w trzecim odcinku z serii Zagrajmy w Layers of Fear. Co tu dużo mówić, lecimy dalej z Koksem. Okej, za chwilę będziemy w tamtym miejscu, w którym zakończyliśmy ostatnią grę. A przynajmniej tak mi się wydaje. Wow! Tak, to jest to, dobra, tutaj telefon odebrałem. Tutaj chyba zakończyliśmy drugi odcinek, także będziemy ruszać dalej. Nie wiem dokładnie gdzie, także zobaczymy po kolei wszystkie pomieszczenia. Tu raczej nie przejdziemy oczywiście. Jakiś napis, make your mind, zdecyduj się. No cóż, szafka nam blokuje wejście, więc nie wejdziemy do tego pomieszczenia. Trzeba ruszać dalej. Tu chyba jest... Raczej nie ma przejścia. Wejście zamurowane. To też musimy iść tędy w takim razie. Tu chyba jest szafka. W szafce raczej nic nie będzie. Następny room. A w następnym roomie jest... kupa. Ale bardzo ładnie to graficznie wygląda. Naprawdę strasznie ładnie. I co my tu mamy? W sumie nic. Nic, co by mogło nas chyba zainteresować. Szkoda, że nie można niczego ruszyć. Wziąć. Nie wziąć. Tak jak pani poseł Pawłowicz mówi. Haha. Tylko wziąć. Ale tu niczego wziąć nie można. Natomiast... no to w tym pomieszczeniu musi być coś. A to jest szafa, no to... co nam szafa może dać? To co, pomieszczenie bez sensu? No bez sensu, faktycznie. Bo ja tu kompletnie nic nie widzę. Tu są jakieś też szafy. Gówno widać. To co, wychodzimy? Kurde, zamknięte. Co jest? Ach, tu są jakieś... ach, tu są jakieś drzwi, patrz ta. Nawet nie zauważyłem. O! 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 Co to było? O! Nice! Coś jebło. O! O, o w pizdu. No, to mi się zaczyna coraz bardziej podobać, nie powiem. Bardzo klimatyczne. Bardzo, bardzo podobne do Amnezji. Chociaż tu raczej chyba już nic się nie więcej nie stanie. A, drzwi zostały za... że tak powiem... zablokowane przez biurko. O kurde, mogę wejść, mogę po czymś wejść, niesamowite. Zamknięte. Ale kurczę, mogłem już wejść na kawałek wieszaka, nie jest tak źle. Ale my idziemy dalej, bo to raczej... chociaż to się to coś się świeci, ecie pecie. Kurde, chcę to przez to przejść. O, właśnie. Kluczyk. Kluczyk wzięty, nic się nie stało, więc... ale piękne są te cienie, piękne są te tła, tego. Normalnie jestem pod wrażeniem. Dużym wrażeniem. Nie spodziewałem się, że w takiej teoretycznie niszowej grze będzie taka piękna oprawa graficzna. A my póki co idziemy dalej. Tutaj się nic... o! O, kolejne pomieszczenie. Tu pewnie będzie zamknięte, a do tego klucz będzie właśnie. Ale to za chwilę sobie obczaję. Póki co jeszcze...
O, za chwilę pewnie światło pierdzielnie, znając życie. Takie numery nie ze mną, Brunner. Don't mess with me. Nie wkurzaj lwa, bo lew to ja. Nie, pierdolę, nie odwrócę się. Nie odwrócę się. Nie i chuj. Nie. Zamiast tego podejdę do ściany. Co to kurwa jest? Tu kiedyś była lampa. Z takim wiatraczkiem. Wiatraczek poleciał w ścianę, a światło zniknęło. Super. Fajne zagranie. Naprawdę. Zaraz. To czy ja mogę wrócić tam? Przecież tam potrzebny był klucz. Zaraz tam pójdę, tylko wrócę się, bo przecież tam był klucz. Znaczy, tam były drzwi na klucz. Cholera jasna, jeśli nie przejdę... Kur... O nie. Tak to być nie może. Krótkie cięcie. Ja muszę sprawdzić continue. Ja muszę sprawdzić to cholerne pomieszczenie. Dałem ciała i muszę to naprawić teraz. Albo i się tego nie da naprawić. Tak, bla bla bla. Fuck. Dupa zbita. Już tego cholerstwa nie otworzę. Kurde. Ach, no i do dupy był ten klucz. Oka do dupy mogę ten klucz teraz sobie obić. Pieprzcie się wszyscy. Trzeba było otworzyć drzwi, jak jeszcze miałem tę możliwość. No i co? I nic. Kolejne pomieszczenie puste, w którym i tak nic się nie dzieje. Albo i... Tak, teraz się odwrócę i zapewne coś się zmieniło w pomieszczeniu. O kurwa! Przestraszyłem się krzesła. To jeszcze czerwonego. Ja teraz się zastanawiam, na chuj się śmieję. Co w tym było śmiesznego? Ja też nie wiem. W każdym razie... No... Coś pizdło i krzesło nagle przywędrowało spod ściany aż tutaj. Zastanawiające, co na mnie zastanawiające. Oczywiście wrócić nie mogę, bo po co? Czyli muszę iść dalej. A dalej mnie czeka kolejne pomieszczenie. Tia. I cisza. Żeby tam coś jeszcze było. Ale... Ewidentnie coś tam jest, co wypadałoby i wymagałoby sprawdzić. No to cóż. Ach, jest zamknięte. Czyli potrzebuję klucza. Albo i nie. Ta gra jest robi się coraz bardziej ciekawsza. Kur... Po prostu wow. Chciałbym, że... Jezus Maria! W pizdu jedna mać, no. No dobrze. Zatem wejdźmy do tego przybytku rozkoszy. Raz. I dwa. No i mamy co? Szybko zapalę światło. No i?
Ładna muzyka, ale co z tego? Mogę otworzyć jak zwykle gówno, pusto. Kupa. Tu niczego raczej nie mogę zabrać. Aha, po butelkach polazłem, bardzo ciekawe. No i co dalej? O, jest, jest. Czyli jednak czasem warto otwierać szuflady w szafkach. Mam klucz. O kurwa. O, 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 o. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mama? Tata? A? Siostra? Braciszek? Spierdalaj! Spierdalaj, nie ma nikogo w domu! Wypier... Paszą wam! Te... Posłuchał się. Kurde, wystarczyło powiedzieć po rusku i... Ciekawe. Teraz zapalamy światło od razu. Dobra, kluczek mamy, więc możemy działać dalej. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze... Hello? Ktoś tutaj jeszcze? Ale ten dźwięk za otwierający się drzwi. O. Ktoś ładnie schaftował. Sos. To chyba kiwi, bo zielone. Czerwone. Pomarańczowe. Nie no, w sumie mieszanka białego. Białe? A to skąd białe? Nie chcę nawet zastanawiać się, skąd to się białe tu wzięło. W każdym razie coś ktoś tu się pożygał. Albo... O. No bez jaj. Ty... To jest, zdaje się, laska do podpierania się. Tak mi się wydaje. Kręcimy się, kręcimy się, kręcimy się. No dobra, hi z tym. Więc, no okej, to teraz się odwrócę bardzo powoli. Nic się nie stało, na szczęście. Dobra, zamykamy drzwi rozpusty. I idziemy dalej po śladach żygów. No jak miło w końcu światło w pomieszczeniu. Znowu, first step is the hardest. Pusto. Niespodzianeczka. Kolejny pusty pokój, zajebiście. Bez sensu. Dlaczego ja idę zawsze bokiem pomieszczenia, myśląc, że jak pójdę środkiem, to coś się stanie? Bez sensu. No ale... Otwórz te drzwi. I sprawdźmy, co jest tutaj. A! Miło. To się za chwilę za mną pewnie zamknie. Albo i nie. Z szafy dobiegają dźwięki. Dziwna. Pusto, pusto, nic nie ma. Dziwne, że nie mo... Aha. Czy mogę otworzyć drzwi? Mogę, no proszę, jednak działa. Dobra, to no, póki co nie będą otwarte. Żebym wiedział, jak coś się stanie, to żebym wiedział, że się zamknęły. Nie mam odbicia w lustrze, to ciekawe.
Znaczy nie, to nie ciekawe, to przerażające. Dlaczego nie mam odbicia w lustrze i dlaczego coś mi się świeci na wysokości moich jaj, których ja osobiście nie mogę zobaczyć. No chyba, że mój bohater nie ma jaj. Ale z drugiej strony, gdyby ich nie miał, to raczej nie miałby odwagi, żeby po tej chacie chodzić. Poniekąd chata całkiem dużych rozmiarów. Duża. Naprawdę duża. O. Chwyciłem, jak się nazywa to, płyta. Nie gramofonowa, tylko... Jak się nazywa ta płyta? Ja pierdzielę, zapomniałem nazwy. Niekompaktowa. Winylowa. A, właśnie. Czasem mego dzieciństwa, lata 80. Płyta winylowa. Aha, mogę to położyć, to? No dobrze. I? No i co? Ja to mogę sam przestawić, patrz ta. No dobrze, no to... Sprawdźmy. Co jest? Kurwa, co jest grane? What the fuck? Ej, no i... Po prostu motyw Silent Hilla bez jaj. Dobre. To jest motyw z Silent Hill. Z filmu Silent Hill przynajmniej. Bo nie grałem w Silent Hilla, więc nie wiem. Tu coś jest. Coś się właśnie chyba stało. Albo i nie. Wszystko wygląda prawie normalnie. Z wyjątkiem tego, że chodzę po jakimś gównie. A tutaj jeszcze... Czy... Coś tu mogę... Wszystko jakby spalone. Szafa cało rozgada. Jak szafa gada, to jest już coś nie tak. Wyjść nie mogę, bo nawet klamki nie ma. Nie wiedzieć czemu. I dlaczego jak ja stoję przy drzwiach, to mam taką dziwną poświatę, jakbym miał w jajach lampę. Albo latarkę, tu idziesz aczkolwiek. Zaraz. A to przy tym coś tu... O, mogę przestawić i... Tak. I to by było chyba na tyle. Mogę to przestawić, żeby to jeszcze raz się zmieniło? Sprawdźmy. Czy to tak działa? Tak. Mogę, dobra. To teraz niech to tylko się przestawi, ja to przestawię jeszcze raz. Byłem ciekawy, czy to się ustawi jeszcze raz w takiej samej pozycji, ale widzę, że wszystko wraca do motywów Silent Hilla. Dobra, dość zabawy, przestawiamy jeszcze raz i idziemy dalej. Nawet się klamka pojawiła. Bardzo fajny motyw. Dobra, idziemy dalej. Skoro to wszystko już mam, mogę iść dalej.
Czy ja tu byłem? Aaa, tu się zapisze prawdopodobnie mój status. Jestem tego pewien. Chyba. Co? First looked for a canvas not... A to było wcześniej, to ktoś mówił wcześniej już. Że potrzebuje tam materiału, niezwykłego materiału, że będzie musiał znaleźć nóż i tak dalej. Znamy to, nie ma co teraz tu się na tym spuszczać. Natomiast mogę na tym się spuścić i... Co tym razem się pokaże? Okej. Alright. Whatever. Ale napisu nie ma na ścianie. A nie, jest! Form emerges. Powiedziałbym WTF, ale się powstrzymam. Ale cicho, mam jeszcze odbicie w lustrze, nie jest tak źle. Czy jest tu coś, co mogę... Oj, coś jest. Ziemniak. Chociaż... Ziemniak z ogonkiem? To tak trochę nie bardzo. Korzenie, ale to... Nigdy nie widziałem takiego ziemniaka. No dobra. A to już jest chyba szczur, albo mysz, szczur. Też nie wiem. Nie wiem, które z tych zwierzaków ma dłuższy ogon. Nie wiem, po czym poznać, że to jest szczura, co jest myszą. No never mind. Dobra. Wychodzimy z tego burdelu. Okej. Okay. No i w sumie... Prawie to samo miejsce. Prawie. Tam nie przejdziemy. No dobrze, no ktoś rzuca dzbankiem. To znaczy coś. W sensie, wiecie, Jedi i tak dalej, wiesz, umysłem porusza się przedmiotami po różnych rzeczach i tym podobne. Wybacz, ta. To jest szafa. Tutaj nie da się otworzyć? Nope. Kolejne pomieszczenie. Tym razem puste. I za chwilę coś się pewnie stanie. Ja się odwrócę, a tu drzwi nie będzie. Skąd ja to wiedziałem, że tam drzwi nie będzie? Ja pier... Dole. Ta gra mnie troluje. Tak, i z tyłu też pewnie drzwi nie będzie. Bez jaj. O! A to ciekawe. Nagle się pojawił przede mną korytarz. Ciekawe. Spoko. Mogę tu wejść? Ta lalka coś trzyma. I co, teraz coś się stanie? Lalka mnie zaatakuje? Nic się nie dzieje. Zamkniemy te drzwi, żeby nie kusiło. Idziemy dalej. Ja zamknąłem te cholerne drzwi. Ta stalka powinna się zerwać z łańcucha i do mnie pobiec. Tędy nie przejdę oczywiście. Ach, tu są jakieś drzwi. Tu są jakieś drzwi, tak? Ej, no! Kurna, co jest? Ej, no wy chyba sobie robicie.
Nie wiem, co ćpał autor tej gry, ale ja też bym chciał to samo. Po prostu nagle się wszystko zmieniło. To chyba nawet nie wymaga komentarza, myślę. Uj! Kurwa, silny jestem. Ja tylko chciałem otworzyć drzwi. Ja tylko chciałem otworzyć drzwi, nie je wyrywać. Cholera. Znaczy, w sumie jestem u siebie, więc... Tito mi to, ze dwóch fachowca się zamontuje. Ale sam fakt, że no... Nie planowałem wyrwania drzwi, tak? Chciałem jej tylko otworzyć. Co tym razem? I nagle się matyk zrobił, tak? Świetnie. Szafa, gówno widzę. Okej. Okay. Wow! O, żeż ty wrz... O, ja... Wow. Nice. Takie coś potrafi przerazić. Jeszcze jest gorąco w mieszkaniu. O rany. Wiecie co? Na ten moment ja zakończę nagrywanie. Opublikuję swój pierwszy film, który już jest wrzucony na kanał i do was za moment wrócę, a raczej do tych, którzy będą oglądać część czwartą. A tymczasem w takim oto ciekawym, tajemniczym klimacie ja mówię wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce w Layers of Fear.